Przedszkole dla 300 dzieci powstaje przy ulicy Batorego w Ząbkach. Na inwestycję kosztującą 21 milionów złotych samorząd pozyskał ponad 18 milionów dotacji z programu inwestycji strategicznych. Budynek będzie gotowy za 3 miesiące. Na początku przyszłego roku dzieci z dwóch najstarszych przedszkoli będą mogły przenieść się do pięknego, nowoczesnego przedszkola. No i jeszcze pozostanie nam 110-120 miejsc dla nowych przedszkolaków. Będziemy mogli przyjąć dzieci 2,5-letnie. Dwukondygnacyjny budynek o nieregularnym kształcie będzie się składał z trzech przystających do siebie prostokątów. Dla maluchów przewidziano 12 oddziałów, a także salę sportowo-teatralną, gabinety logopedy i psychologa. O budowę publicznego przedszkola mieszkańcy północnych Ząbek zabiegali od dawna. W mieście bowiem wśród kilkunastu takich placówek tylko trzy to przedszkola samorządowe. Ząbki ze względu na liczbę małych dzieci należą do najmłodszych miast w Polsce.